A z nami Mieczysław Golba, prezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej. Prezesie, Stal Stalowa Wola sięga po Puchar Polski. Jak się panu podobał ten mecz? Jak pan oceni całe to wydarzenie? No, wydarzenie wyjątkowe, bardzo piękne, jakże z sportowej rywalizacji, jaką żeśmy mogli zobaczyć tutaj, naprawdę świetnie. Cieszymy się bardzo, że ta Stalowa Wola idzie tak praktycznie, jakbyśmy sobie tego życzyli, tak jak i w lidze. Jak powiedziałem wcześniej, ona już się nie zatrzyma, jedynie może na Ekstraklasie. Tego życzymy przede wszystkim, trzymamy kciuki, bo to rzeczywiście warto. Piękny obiekt, piękny stadion, wspaniała drużyna, udowodniła, że potrafi grać, że umie grać w piłkę i że dzisiaj udowodniła, że jest jedną z 32 drużyn najlepszych w Polsce. Dlatego następny już mecz tu może być Raków, Mistrz Polski. My nie wiemy kto. Raków Częstochowa może przyjechać do Stalowej Woli. Dlatego życzymy, żeby tutaj się Stalowa Wola piłkarska w dalszym ciągu rozwijała. My jako Podkarpacki Związek Piłki Nożnej trzymamy kciuki. Życzymy, żeby się przede wszystkim tak świetnie tutaj układało to życie sportowe, tak jak dotychczas, a nawet jeszcze lepiej, bo czekamy na sukcesy. Kibice czekają na sukcesy, wszyscy czekamy na sukcesy. Także gratulacje dla trenerów, dla sztabu szkoleniowego, dla kibiców w szczególności, bo oni dopingowali tą swoją drużynę, oni ich wspierali na każdym meczu i cieszymy się bardzo, że tak fajnie, praktycznie no, czekamy na tę sobotę, 19:38. Wszyscy trzymamy kciuki, także myślę, że będzie pięknie, już wtedy będziemy świętować ten upragniony od wielu lat przede wszystkim awans do drugiej ligi.